gościliśmy na strzelnicy, gdzie odbywał się kurs instruktorów strzelań policyjnych. Byliśmy również na spotkaniu z Katarzyną Maciejewską w ramach Klubu Czarnego Krążka. Dla koneserów lokalnej polityki przygotowaliśmy relację ze spotkania, na którym prezydent Biedroń podsumował tydzień pracy Urzędu Miejskiego. Na zakończenie zapraszamy do odwiedzenia bożonarodzeniowej szopki w Leśnym Kocie. W piątek na strzelnicy słupskiej policji odbył się kurs instruktorów strzelań policyjnych. W ćwiczeniach wzięło udział 20 policjantów, w tym 3 z Chorwacji. Obecność służb mundurowych z tego właśnie kraju podyktowana jest zwiększoną aktywnością turystyczną Polaków na Bałkanach. Jest to też doskonała okazja do skonfrontowania polskich metod szkoleniowych z chorwackimi. Szkoła Policji w Słupsku jako jeden z kursów specjalistycznych prowadzi kurs instruktorów strzelań policyjnych. Jeszcze do ubiegłego roku byliśmy jedyną placówką w Polsce, która prowadziła tego rodzaju szkolenia, ale ponieważ potrzeby szkoleniowe są bardzo duże, także inne szkoły policji w Polsce włączyły się w tego rodzaju kursy. Natomiast u nas nowością jest to, że po raz pierwszy w tym kursie uczestniczą policjanci zagraniczni. Jest to 3 policjantów z Chorwacji, którzy uczestniczą na takich samych prawach jak polscy policjanci w tym właśnie kursie. Kurs instruktorów strzelań policyjnych to nie jest kurs, na którym policjanci uczą się strzelać, ale jest to kurs, tak jak sama nazwa mówi, dla instruktorów, którzy później uczyć będą policjantów w swoich jednostkach terenowych, więc tutaj oni mogą tylko niejako trochę jeszcze doskonalić swoją sztukę władania bronią, ale najważniejsze jest to, żeby potrafili dobrze uczyć i przekazywać wiedzę na temat strzelania w swoich jednostkach terenowych. I nowością jest właśnie udział policjantów z Chorwacji, którzy mogą po pierwsze zaznajomić się z naszym systemem edukacji strzeleckiej, poznać nasze sposoby nauczania, a polscy policjanci jako taką rzecz dodatkową mają także możliwość zapoznania się z chorwackim systemem szkolenia strzeleckiego. Jest to bardzo ciekawe, ale nie jest to robione bez przyczyny. Akurat policjanci chorwaccy są tutaj dlatego, że jak zapewne wszyscy Państwo wiedzą, coraz więcej Polaków wyjeżdża do Chorwacji na wakacje. Jest tam bardzo dużo naszych rodaków. W związku z tym od pewnego czasu są tam także polskie patrole. Policjanci polscy wspólnie z chorwackimi pełnią służbę między innymi na ulicach Zagrzebia. I aby tę współpracę jeszcze bardziej zacieśnić, wymieniać się informacjami na bardzo różnych płaszczyznach, postanowiliśmy także zaprosić Chorwatów do nas na kurs instruktorów strzelań policyjnych. Bardzo tym wszystkim akcjom patronuje polska ambasada w Zagrzebiu, dla której też bardzo ważne jest to, aby nasi obywatele, którzy są w Zagrzebiu, są w Chorwacji, mieli możliwość w sytuacjach jakichś kryzysowych, kiedy się znajdą, także możliwość kontaktu z polskimi policjantami. To nasze szkolenie tutaj, ta współpraca z Chorwatami ma się także przyczynić do tego, by tam w Chorwacji polscy obywatele czuli się jeszcze bardziej komfortowo. Na razie jest to tylko 3 Chorwatów. Jeżeli opinie po tym kursie będą bardzo dobre, nie wykluczamy, że będzie ich więcej, ale proszę pamiętać, że to jest kwestia przyjazdu, to jest kwestia zakwaterowania, to są jednak koszty, które my musimy ponieść, a one nie są małe. Szkolenie trwa miesiąc czasu i w trakcie tego miesiąca policjanci większość czasu, bo 90% czasu szkoleniowego spędzają na strzelnicy. Pierwsze 2 dni to jest teoria, a później już tylko zajęcia praktyczne. Obok chorwackich gości w dzisiejszym kursie wzięli udział instruktorzy niemal z całego kraju. Zabrakło jednak policjantów ze Słupska. Ze Szkoły Policji w Słupsku przeszkolonych mamy kilkadziesiąt osób na ponad 100 policjantów kadry. Natomiast w tym szkoleniu nie ma żadnego policjanta ze Szkoły Policji w Słupsku, a są tutaj policjanci z różnych stron kraju, bo są i z południa Polski, są z województwa podlaskiego, są z dolnośląskiego, także można powiedzieć, że mamy przekrój z całego kraju. Policjanci pod czujnym okiem instruktorów ze Słupskiej Szkoły Policji ćwiczyli regulaminowe obchodzenie się z bronią palną, a także strzelanie zarówno z broni krótkiej, jak i karabinów. Przebywający w Słupsku od niemal miesiąca chorwaccy policjanci uważają tego typu ćwiczenia za wyjątkowo przydatne. Po kursie oczekuję, że będę lepiej radził sobie z bronią palną, jak i z wykonywaniem swojego zawodu instruktora strzeleckiego. Nauczyłem się kilku rzeczy odnośnie technik prawidłowego trzymania broni i radzenia sobie z jej zacinaniem.
Szkolenie w Polsce jest bardzo podobne do chorwackiego. Jest kilka różnic, ale ogólnie jest prawie takie samo. Każdy dzień jest ciężki. Wstajemy o 6.30, idziemy na śniadanie, później ćwiczenia do 14.30, obiad i kolejne zajęcia w Słupskiej Szkole Policji. Użycie broni palnej w trakcie policyjnej interwencji jest ostatecznością poprzedzoną użyciem środków przymusu bezpośredniego. Niemniej umiejętność sprawnego posługiwania się nią jest w pracy policjanta rzeczą niezbędną. Nie dziwi zatem, że aż tak dużą uwagę przywiązuje się do prawidłowego szkolenia strzeleckiego. W sali multimedialnej Miejskiej Biblioteki Publicznej odbyło się kolejne spotkanie w ramach Klubu Czarnego Krążka. Tym razem gościem była Katarzyna Maciejewska, pracownica Słupskiego Muzeum Pomorza Środkowego. Jedną z największych miłości jej życia jest muzyka brytyjskiego kwartetu The Beatles i to właśnie o nich opowiadała licznie zgromadzonym gościom. Katarzyna Maciejewska przyniosła na spotkanie masę pamiątek po Beatlesach, od ciężko dostępnych płyt winylowych, poprzez książki poświęcone poszczególnym muzykom, figurki, chusteczki higieniczne, filmy na kasetach VHS, po matrioszki imitujące muzyków i pocztówki grające. Nie mogło zabraknąć również ciekawych historii i anegdot związanych z zespołem. Goście poznali m.in. historię Stuarta Sutcliffe'a, nieżyjącego już basisty zwanego często piątym Beatlesem. Była też masa innych ciekawostek, jak choćby radziecka, nie do końca legalna płyta zespołu, w której tytuły zostały przetłumaczone i zapisane cyrylicą. Jak widać, Klub Czarnego Krążka jest doskonałym miejscem spotkań nie tylko dla muzyków, ale również dla pasjonatów, którzy swoją pasją potrafią zarazić zgromadzonych gości. Ciekawe zatem, ilu po czwartkowym spotkaniu nowych fanów pozyskała nieistniejąca już od kilku dekad czwórka z Liverpoolu. W piątkowe południe odbyło się pierwsze spotkanie prezydenta Roberta Biedronia z mediami, na którym podsumował pierwszy tydzień swojej pracy. Odniósł się m.in. do przetargu na wywóz śmieci, swoich wątpliwości związanych z przyszłorocznym budżetem miasta, sytuacji Straży Miejskiej i oszczędności wprowadzonych w ratuszu. Witam serdecznie Państwa. Zaczynamy nową tradycję. Tradycję w tym urzędzie do tej pory nieznaną. Nowa świecka tradycja tego urzędu, tradycja regularnych spotkań. Będziemy chcieli Państwa zapraszać, żeby usprawnić naszą komunikację z Państwem, na cotygodniowe briefingi prasowe przeznaczone dla Państwa, kiedy Państwo będziecie się dowiadywali o tym, co przez ostatni tydzień ratusz i podległe ratuszowi jednostki realizowały, czym się zajmowaliśmy, jakie sprawy podejmowaliśmy, a Państwo będziecie mogli w tym czasie pytać nas także o te bieżące sprawy. Najważniejszą kwestią, która zajmowała prezydenta miasta, którą się zajmowałem, to były spotkania z dyrektorami, z kierownikami wydziałów podległych ratuszowi. Spotykałem się w celu poznawania urzędników. Mieliśmy takie ogólne spotkanie na tej sali, także podczas ostatniego tygodnia. To służyło analizie funkcjonowania ratusza, szukaniu wszystkich możliwości usprawnienia funkcjonowania naszego urzędu, tak żeby to planowanie, kontrola naszej pracy była jeszcze bardziej sprawna. To także sprawiło, że wiele sugestii, pomysłów się pojawiło, że mieliśmy takie ciekawe rozmowy, i które mogą sprawić, że będziemy ten urząd organizowali lepiej i taniej i sprawniej, co będzie z pożytkiem dla nas wszystkich. Drugim tematem oczywiście, który bardzo nas absorbował, był budżet na rok 2015. Państwo wiecie, że w przyszłym tygodniu jest sesja Rady Miasta poświęcona prezentacji tego budżetu. Ja ten budżet analizuję i konsultuję z różnymi środowiskami. Pracujemy także tutaj w ratuszu nad tym. Mam bardzo wiele uwag do tego budżetu. To nie jest budżet, który został przygotowany przeze mnie i przez najbliższe moje grono współpracowników. Będę prawdopodobnie zgłaszał szereg autopoprawek do tego budżetu. Państwo wiecie, że sytuacja finansowa miasta nie wygląda najlepiej i tutaj będziemy musieli wprowadzić także plan naprawczy. 8 grudnia podpisałem umowę w ramach Słupskiej Grupy Zakupowej. To bardzo ważna umowa, bo pozwala nam zaoszczędzić w skali roku około 5 milionów złotych. Dotyczy to dostarczania energii elektrycznej do ponad 1000 lokali oraz 332 lamp ulicznych. Podjąłem także decyzję, żeby tego typu grupy zakupowe tworzyć na wszystkie inne usługi i materiały.
Będziemy szukali każdej możliwości, która sprawi, że ratusz będzie jeszcze sprawniej zarządzał finansami, że te finanse będą wydawane w jeszcze bardziej rozsądny sposób. Spotkałem się także z komendantem i zastępcą komendanta Straży Miejskiej. Państwo wiecie, że w moim programie wyborczym ja bardzo sceptycznie podchodziłem do funkcjonowania Straży Miejskiej na terenie naszego miasta i podczas tej rozmowy ustaliliśmy, że pan komendant przedstawi mi w najbliższym czasie na plan pracy Straży Miejskiej w 2015 roku, tak żeby Straż Miejska w końcu była bliżej mieszkańców. Ja się bardzo zaangażuję w wspieranie zmian w Straży Miejskiej. Oczekuję, że Straż Miejska te zmiany przedstawi i zacznie je realizować, że Straż Miejska będzie bliżej mieszkańców na naszych osiedlach, w parkach, w szkołach. Będę wspierał, jeżeli w ciągu roku te zmiany nie będą miały miejsca, jeżeli nie zauważymy, że coś się zmieniło w tym zakresie i mieszkańcy zaczną inaczej odbierać Straż Miejską, zastanowimy się nad przyszłością Straży Miejskiej, ale do tego czasu obiecuję, że zrobię wszystko, żeby wspierać Straż Miejską w tych zmianach. I ostatnia rzecz, którą mam do Państwu do przekazania, to kwestia oszczędności. Szukam wszędzie, gdzie to jest możliwe, oszczędności. Podejmuję różne decyzje, na przykład właśnie dotyczące wspólnych zakupów, oszczędności na materiałach biurowych, papieru, racjonalnego gospodarowania energią elektryczną, także ocieplaniem na przykład ratusza i innych instytucji miejskich. Tutaj także jest wiele do zrobienia i do zaoszczędzenia. W symboliczny sposób chciałem Państwu zakomunikować, że ratusz rezygnuje z zakupu wody butelkowanej. To jest zbędny luksus. W Słupsku mamy idealną wodę do picia, możemy ją pić z kranu. Kto jak nie prezydent, zacząłem od siebie, zapraszam Państwa, mogę pokazać. Od kilku dni na moim biurku stoi karafka z wodą z kranu. Pijemy ją wszyscy i mamy się dobrze. Nic nam nie zaszkodziło. Jest to zdrowa, pyszna woda i tak też będziemy robili. Możemy dzięki temu zaoszczędzić kilkadziesiąt tysięcy złotych we wszystkich jednostkach podległych ratuszowi. Urzędnicy na tym nie stracą, a mieszkańcy zyskają, bo będą to pieniądze zaoszczędzone dla dobra mieszkańców. Spotkania prasowe z prezydentem będą odbywały się cyklicznie i na bieżąco będziemy Was informować o pracy nowych władz miasta. Już w środę odbędzie się kolejna sesja Rady Miejskiej, na której omawiane będą przede wszystkim kwestie budżetu na 2015 rok. Już od najbliższego weekendu w Centrum Edukacji, Rekreacji i Promocji Miasta Słupska Leśny Kot będzie można zobaczyć bożonarodzeniową szopkę. Oprócz standardowych dla tego typu instalacji figur przedstawiających świętą rodzinę, największą atrakcją szopki są żywe zwierzęta. Goście będą mogli zobaczyć lamę, czarne owce, kozy i muła. To nie lada atrakcja, zwłaszcza dla najmłodszych, ponieważ zwierzęta w leśnym kocie zdają się być oswojone z ludzką ciekawością i śmiało poruszają się w obrębie swoich wybiegów. Szopkę odwiedzać będzie można codziennie aż do Święta Trzech Króli. Wstęp jest bezpłatny.